Tymczasem Mateusz nie zamierza się poddawać i chce walczyć o Monikę. Postanawia powiedzieć Jankowi, że wczoraj się z nią całował. Posłuchaj, jeśli chodzi ci o to, że ona mówi Monikę, żeby stąd tańczyła, to nie zrobię tego, sorry. Nie no, nie chodzi o to. To mów. No, myślę, że powinieneś wiedzieć, że wczoraj między mną a Moniką coś się wydarzyło. Ona ci pewnie tego nie powiedziała, no nie? Ale o czym niby miałaby mi mówić? No, że się całowaliśmy. Co? Nie ściemniaj, dobra? No, mówię prawdę, zapytaj Monikę. Ona mnie kocha. No jak ja bym był na twoim miejscu, to ja bym jej dał wolną rękę i bym odpuścił. Nie wierzę ci. No jak chcesz, to możemy ją znaleźć i sam się przekonasz, że mówię prawdę, jak ona ci to powie. Dobra, to chodź. Ale jeśli kłamiesz, to pożałujesz. Luz. Monice bardzo zależy na Janku i żałuje, że całowała się z Mateuszem. Może rezygnuje z turnieju. No i pogodziliśmy się już na dobre. O, nie żal ci tych zawodów? No nie, no pewnie, że mi żal, ale bardziej żałuję tego, że pocałowałam wtedy Mateusza i potem musiałam okłamać Janka. No nie wiem, może ja powinnam mu to wszystko powiedzieć. Nie no, co ty, kobieto, zwariowałaś? Lepiej, żeby Janek nie wiedział. To wszystko zepsuje. No nie wiem, no może masz rację. Monika! Nie chcesz mi niczego powiedzieć? Ale czego? Mateusz twierdzi, że się z nim całowałaś. Powiedz mi, że on kłamie. Janek, to nie tak. Ja naprawdę tego nie chciałam. Monika, przecież wiem, że ci się podobam. Nie okłamuj się. Zamknij się. Monika, jak mogłeś mi to zrobić? Dlaczego mi nie powiedziałaś? Co się z tobą dzieje? Janek, bałam się, że to wszystko między nami zepsuje. Proszę cię. Kochasz go? Bo on twierdzi, że tak. I że ja mam się odsunąć, żebyście byli razem. Coś, ty przecież wiesz, że kocham tylko ciebie. Monika, przecież wiem, że na mnie lecisz. Nie musisz być z tym połamanym typem. Zamknij się! Zrezygnowałam z turnieju po to, żeby być z Jankiem, rozumiesz? Janek, proszę cię, wybacz mi. Nie, wiesz, Monika, okłamałaś mnie i zdradziłaś. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Janek, proszę cię, poczekaj. Może wyskoczymy dzisiaj gdzieś wieczorem. Oszalałeś? No. Ej, kolego, posłuchaj. Odczep się od niej raz na zawsze. Już dużo namieszałeś, okej? Dobra, wyluzuj.